dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo proszę o zalogowanie. Witam serdecznie i otwieram 26. sesję Rady Miasta Piły. Stwierdzam, że na sali jest 22 radnych, a więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski złożył na moje ręce prośbę o usprawiedliwienie swojej nieobecności. Reprezentuje swoją spółdzielnię w 5. Krajowym Zjeździe Spółdzielczości, w Kongresie Spółdzielczości. Życzymy powodzenia, zwłaszcza, że dużo rzeczy dzieje się ostatnio w tym obszarze prawnym. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam zastępcę prezydenta miasta Piły, pana Krzysztofa Szewca. Witam zastępcę prezydenta miasta Piły, panią Beatę Dudzińską. Witam sekretarza gminy Piła, pana Romana Szarzyńskiego oraz panią skarbnik gminy Piła, panią Ewelinę Ślugajską. Witam serdecznie radnych rad oraz zarządów osiedli miejskich. Witam serdecznie honorową obywatelkę miasta Piły, panią Aleksandrę Błażejewską oraz honorowego obywatela miasta Piły, pana Franciszka Leszczyszyna. Witam serdecznie prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, pana Grzegorza Marciniaka. W zastępstwie komendanta powiatowego policji jest dzisiaj nadkomisarz Tomasz Wojciechowski, którego serdecznie witam. Z tej strony wyjątkowo. Witam dyrektorki, dyrektorów jednostek miejskich nam podległych miastu. Witam dyrektorki, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Witam serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Witam redakcje, które są dzisiaj obecne na naszej sesji. Witam w końcu widzów, internautów i pozostałych mieszkańców Piły, którzy przyglądają się naszym obradom. W tym punkcie chciałbym oddać głos pani prezydent Beacie Dudzińskiej. Bardzo proszę. Proszę Państwa, dzisiaj kolejny jubileusz Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Progres, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obchodzi 20-lecie działalności. Za chwilę poproszę panią prezes. Chciałabym jednak podkreślić, jak ważne są te jubileusze, nie po to, żeby sobie pogratulować i wręczyć tą statuetkę, która rzeczywiście będzie stanowić swojego rodzaju pamiątkę właśnie tego 20-lecia, ale po to, żeby podkreślić ten okres 20 lat, pewnie i chwil trudnych i myślę, że takich trudnych decyzji, ale okres 20 lat na pewno zwieńczonych sukcesami. Dzisiaj możemy tych sukcesów pogratulować. Ja poproszę panią prezes Jolantę Popławską, prezes zarządu, i poproszę pana Grzegorza Marciniaka, prezesa Północnej Izby Gospodarczej. Dodam jeszcze, że jeszcze jedno przedsiębiorstwo usługowo-rozrywkowe Powietrzny Zamek również obchodzi 20-lecie. Jeżeli jest z nami pani Małgorzata Rzeszewska, właściciel, z informacji, które do mnie dotarły, nie będzie dzisiaj z nami pani, ale oczywiście gratulacje również i dla tej firmy. Thank you.
Ja zaraz przekażę mikrofon, ale my tak po cichu sobie wymieniłyśmy pierwsze uwagi. Pani prezes powiedziała, że się cieszy, że odbiera statuetkę z rąk kobiety, a ja wymieniłam vice versa, bo ja się cieszę, że w takiej trudnej branży właśnie budowlanej kobieta osiąga sukcesy. No, ja myślę, że coraz więcej nas, kobiet, ale jeszcze ciągle nie tak wiele, nie tak często możemy doceniać efekty pracy. Tym bardziej serdecznie gratuluję. Ja ci chciałam podziękować naprawdę, bo to jest miłe. Takie miałam zawsze różne refleksje, natomiast chciałabym powiedzieć może o jedną rzecz, która jest bardzo ważna. 20 lat to jest 20 lat bardzo ciężkiej pracy i ten sukces już jakby się ugruntował na rynku i lokalnym. I my akurat na rynku krajowym, bo specjalizujemy się w ciepłownictwie, technologiach zachodnich, to jest bardzo niszowa praca. Jest to oczywiście uzbrojenie terenu. Sama jestem hydraulikiem z wykształcenia, w związku z tym i dawnym kombinatem budowlanym, jakby tu myślę, że większość z Państwa to wie. Jest to kontynuacja zawodu, natomiast nisza tej technologii, bo robimy, mówię, naprawdę niszowe roboty, jest to zasięg całego kraju, także firma jest znana. Kiedyś pan prezydent Wołoszyński powiedział mi też miłe zdanie, gdzieś jadąc mówi, o, jaką ty masz firmę w Pile. Także progres jest znany, mówię tutaj w zasadzie niezależnie, gdzie kto się spyta, w ciepłownicy to każdy wie, jaka to jest firma. Natomiast chciałabym może taką refleksją się podzielić, że bardzo ważne w promocjach firm lokalnych jest okres między 5 a 10 lat. Bo 5 lat jest potrzeba na to, żeby firmy zweryfikowały się same, prawda? Czyli czy ja mogę w ogóle prowadzić działalność, czy ja po 3-5 latach nie rezygnuję, czy też stanę na pewnym miejscu. Następne 5 lat jest potrzebne na wsparcie i to jest bardzo ważne. I to dzisiaj 20 lat, no ja wiem, ja się cieszę, że, ale jest już to troszkę inny cykl dla każdego przedsiębiorcy, bo on już naprawdę musiał się bardzo natrudzić, żeby w ogóle być właśnie w takim miejscu. Dla pracy, a dla kobiety w tym zawodzie to jest w ogóle wyjątkowa praca. Ja nie wiem, czy drugi raz bym się zdecydowała na taki kierunek, bo istnieć na męskim rynku, nie każdy mężczyzna postrzega, prawda, najpierw się widzi kobietę, ja to rozumiem, bo ja też wolę krawca, kobietę niż mężczyznę, nie? Natomiast nie każdy sobie tam myśli, że jak się po prostu jest kobietą, jeszcze w jakiś sposób wizualnie zauważalną, to się ma jeszcze coś w głowie, tak? Naprawdę jeszcze stereotypy. Bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie na pewno kilka lat, gdzie piękną rzeczą jest, że młode kobiety dzisiaj mają szansę i mogą, bo myślę, że często my jesteśmy o wielokroć lepsze, będąc na tej płaszczyźnie w danym miejscu od mężczyzn, nie? Myślę, że tak jest, przepraszam. Naprawdę musimy się bardziej udowadniać, że się znamy na tym, co robimy, niż mówię w branży męskiej oczywiście. Nie jest łatwiej. Także ja bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy pani Joli i naprawdę to jest nasza ambasadorka. Osoba, która od wielu, wielu lat działa w Wielkopolskiej Izbie Budowlanej i jest jednym ze specjalistów cenionych w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. Osoba, która od wielu, wielu lat poświęca swój wolny czas nie tylko dla funkcjonowania firmy, ale i naszej dawniej Pilskiej, a dzisiaj Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Gorące podziękowania pani Jolu. I na koniec krótkie podziękowania dla prezydentów, dla państwa radnych, że cyklicznie przyjmujecie nas tutaj na swoich sesjach. Cieszymy się, że chcecie słuchać o działalności tych pilskich firm, które już przez wiele lat działają na terenie miasta Piły, zatrudniają ludzi i płacą tutaj podatki. Gorące podziękowania. Chcielibyśmy dalej prosić o to, żebyście państwo pomagali zmieniać klimat wokół przedsiębiorczości. Coraz częściej słyszymy od urzędników, w czym możemy pomóc, a to naprawdę często są nowe słowa padające z ich ust, ale jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, dlatego że to jest tak, że każda nieścisłość przepisów dzisiaj jest problemem przedsiębiorcy. My chcielibyśmy, żebyście państwo pomogli wziąć na siebie nie tylko nasze sukcesy, ale i problemy i żebyście chcieli rozmawiać o naszych problemach i próbowali pomagać nam je rozwiązywać.
jak dojdziemy do takiego klimatu dla przedsiębiorczości, że w każdej sytuacji dwuznacznej to urzędnik będzie szukał różnych rozwiązań w ministerstwie uprawników, żeby pomóc przedsiębiorcy, a nie będzie mówił, że no, jednoznacznie nie wynika z przepisów, że można działać tak, a nie inaczej, to uznamy to za sukces, więc jeszcze wiele, wiele pracy wspólnej przed nami. Na koniec już ostatnie dwa zdania. Macie Państwo przed sobą informację o akcji Pusta Choinka i to jest akcja bardziej Państwa niż moja, bo to jest akcja wspólna Caritasu i miasta Piły i powiatu pilskiego. Akcja, która po raz pierwszy ma szansę wydarzyć się w Pile, że blisko 200 dzieci z najuboższych rodzin zobaczy prawdziwe prezenty pod swoją choinką. I to nie prezenty typu słodycze dane ze współczucia, tylko rzeczy, które naprawdę im będą potrzebne. Czasami to mogą być buty, czasami kurtka, czasami inne rzeczy. Zaangażujcie się Państwo w tą akcję, a ja tylko powiem, że już dostałem informację od prezydenta miasta Piły, że jutro o 15 jest konferencja prasowa. Czekam z niecierpliwością na dalsze szczegóły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z pismem prezydenta miasta Piły z dnia 26 listopada 2012 roku proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli gminy miejskiej Piła w związku międzygminnym. Jest to druk numer 459. Proponuję jako punkt 24. Czy są inne wnioski do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie tej zmiany, wprowadzenie tego punktu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie zgodziła się na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Możemy zatem przystąpić do kolejnego punktu, a w związku z tym poproszę pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Pawła Jarczaka, o odczytanie informacji w sprawie protokołu z obrad 25. sesji Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo Radni, informacja w sprawie protokołu z 25. sesji Rady Miasta Piły odbytej w dniu 30 października 2012 roku. W obradach 25. sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 23 radnych. Podczas 25. sesji Rady Miasta Piły Rada podjęła 20 uchwał w sprawach. Po pierwsze, wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Piły. Po drugie, zmiany uchwały nr 1/4/10 Rady Miasta Piły z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania radnych w skład stałych Komisji Rady Miasta Piły i ustalenia przedmiotu działania komisji. Po trzecie, zmiany uchwały nr 1/6/2010 Rady Miasta Piły z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego. Po czwarte, udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej dla powiatu pilskiego. W punkcie piątym udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego. W punkcie szóstym zmian w budżecie miasta Piły na 2012 rok. W punkcie siódmym podział gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W punkcie ósmym w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kraszewskiego i Lotniczej. W punkcie dziewiątym w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły Bydgoskie Przedmieście 2. W punkcie dziesiątym przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bohaterów Stalingradu, Generała Sikorskiego i Kilińskiego. W punkcie jedenastym w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie w kwadracie ulic Generała Sikorskiego, Śródmiejskiej, Buczka i Kilińskiego. W punkcie 12 uchwała nr 25/332/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Gładyszewa. W punkcie 13 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła. W punkcie 14 wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za nieruchomość przyjętą z mocy prawa na rzecz gminy Piła od osoby prawnej pod gminną drogę publiczną.
punkcie 15 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 14/187/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Dąbrowskiego 8. W punkcie 16 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz gminy Piła od osoby prawnej pod gminną drogę publiczną. W punkcie 17 w sprawie wspólnej realizacji projektu Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego ujętego na liście projektów indywidualnych dla programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przez gminę Piła z wojewodą wielkopolskim. W punkcie 18 uchwała w sprawie przejęcia na własność gminy Piła pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Piły. W punkcie 19 uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. I w punkcie 20 uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej przy ulicy Wawelskiej w Pile. Podczas 25. sesji Rady Miasta Piła w części niejawnej została również odczytana informacja Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo. Proponuję przystąpić zatem do głosowania wniosku Pana Przewodniczącego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego Pawła Jarczaka. Proszę Państwa, przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 25. a 26. sesją Rady Miasta Piły. Bardzo proszę. Czy są zapytania? Nie widzę. Możemy przystąpić do trzeciego punktu. A zatem obecnie będziemy procedować sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Druk nr 447. Bardzo proszę, Pani Radna Wiesława Sztaba. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, takie dwa pytania tylko dotyczące. Pan Prezydent wziął udział w spotkaniu z zarządem pilskiej nafty. Można wiedzieć, jaki to był cel generalny? To jest punkt 41. Natomiast ciekawi mnie cel budowy farmy fotowoltaicznej. To jest 60. punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Bogusławski. Bardzo proszę. Na Komisji Gospodarki Miejskiej Pan Prezydent zobowiązał się, że przedstawi nam informację na temat punktu 20 dotyczącego spotkania Pana Prezydenta z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Chciałem się dowiedzieć, jakie nastąpią zmiany w strukturach i jaki one będą miały wpływ na Piłę i jej mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Punkt 36. Spotkanie dotyczące Pana Prezydenta, spotkanie dotyczące Jeziora Płotki i Stadionu na Żeromskiego. Dziękuję bardzo. Pani Radna Magdalena Zgiep-Porzucek. Bardzo proszę. Punkt 16. Pan Prezydent wziął udział w konferencji na temat prac przygotowawczych do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Pytanie, jakie pilskie projekty uznawane są za priorytetowe? Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Maria Kubica, bardzo proszę. Punkt 51. Pan Prezydent spotkał się z Panią Barbarą Babińską z Centrum Nauki Kopernik w sprawie możliwości współpracy z gminą Piła. Czy podczas spotkania zostały przyjęte jakieś uzgodnienia co do ewentualnej współpracy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Paweł Dalka. Koleżanka mnie, Magda, uprzedziła, natomiast było oczywiście, sprawozdanie Prezydenta było omawiane na Komisji Budżetu również i też otrzymaliśmy właśnie zapewnienie, że na sesji będzie uszczegółowienie, jeśli chodzi o punkt 16, czyli o te prace przygotowawcze do nowej perspektywy. Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń. A zatem poproszę pana prezydenta. Pan prezydent Krzysztof Szewc. I tak spróbuję po kolei. Spotkanie z zarządem Pilskiej Nafty zostało zorganizowane poprzez pana posła Adama Szeinfelda. Jak państwo doskonale wiecie, trwa restrukturyzacja tej firmy. Spotkanie dotyczyło możliwości pozostawienia w Pile części Pilskiej Nafty. Co do decyzji, proszę nie oczekiwać, że od razu na takim spotkaniu jakiekolwiek decyzje zapadną. Farma fotowoltaniczna, firma Smulders, teren około 2,5 hektara, o ile dobrze mówię. Jest to po prostu inwestycja przy ulicy Przemysłowej, której zadaniem jest wytwarzanie energii ze światła słonecznego, która zostanie potem sprzedawana do przedsiębiorstw energetycznych. NFZ Poznań. Pan prezydent spotkał się z prezesem oddziału w Poznaniu na wniosek, albo inaczej na prośbę, po rozmowach z przedstawicielami pilskich placówek służby zdrowia. Chodziło o możliwości zwiększonego dofinansowania przede wszystkim. Na dzień 22 października takich możliwości okazało się, że nie ma. Czy do końca roku będą? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Tym niemniej temat został przez pana prezydenta podniesiony. Rozmawiano również o funkcjonowaniu i strukturze, która w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązuje w porównaniu do istniejących przed paru laty. Niektórzy z państwa, no większość z nas pamięta kas chorych. Natomiast czy te jakiekolwiek zmiany w tym zakresie nastąpią, no to już jest poza naszą gestią. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz, temat dotyczący budowy, albo inaczej przebudowy stadionu na Żeromskiego, jak i przebudowy jeziora Płotki. O Płotkach będziemy jeszcze mówili w trakcie przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast biorąc pod uwagę możliwości gminy i potencjalne możliwości związane z dofinansowaniem tego obiektu, odbyło się spotkanie z panem Markiem, przepraszam, nazwisko mi w tej chwili uciekło, który zajmował się przygotowaniem wsadu do specyfikacji dotyczącej opracowania projektu na przebudowę tego ośrodka. Przetarg został ogłoszony około tygodnia temu z czasem realizacji 70 dni. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się z udziałem pani minister rozwoju regionalnego, panią Elżbietą Bieńkowską. Otóż proszę państwa, planowanych jest w nowej perspektywie finansowej 8 programów krajowych i 16 programów regionalnych. Największą, i to zdecydowanie największą część programu obejmuje współpraca uczelni, a w szczególności opracowanie wszelkiego rodzaju projektów innowacyjnych. Przy czym warunkiem jest, aby zostały w tym kierunku przekazane pieniądze, jest powiązanie pomiędzy opracowanym projektem a przedsiębiorstwem. Nie będzie tak, że odrębnie będzie w jakiś sposób opracowywany program, a odrębnie przedsiębiorca będzie musiał się o to starać. To powiązanie, ten transfer technologii musi nastąpić po to, aby na to były przeznaczone pieniądze. Inna grupa tych środków będzie przeznaczona przede wszystkim na ochronę środowiska, transport i bezpieczeństwo energetyczne. W zakresie infrastruktury drogowej, od razu powiem, będą niewielkie środki przeznaczone przede wszystkim na dokończenie brakujących odcinków autostrad i na dopięcie, domknięcie sieci dróg ekspresowych. I kolejnym takim ważnym elementem jest walka, która w tej chwili się też zresztą toczy, z wykluczeniem cyfrowym, czyli na te, przede wszystkim na te dziedziny życia planowane jest dofinansowanie. I jeszcze coś? No ten ostatni może tak krótko. Mogę aha, proszę bardzo, tak. Pozostał. Proszę bardzo. Pozostał ostatni punkt
I przyznam niechętnie, jest to spotkanie z panią Barbarą Babińską z Centrum Nauki Kopernik. Niechętnie, bo temat bardzo ciekawy, ale w fazie bardzo wczesnej koncepcji. Myślę, że na razie rozważamy możliwości stworzenia takiej troszeczkę atrakcji turystycznej, ale na pewno o charakterze ponadlokalnym, która wzbogaci w ten sposób ofertę nie tylko miasta, ale i regionu. Jeżeli państwo pozwolicie, w tym miejscu postawię kropkę, żeby z jednej strony może trochę budować napięcie w tej sprawie, ale rysuje się ciekawa koncepcja. Jeżeli będzie już znany taki, jeżeli będą znane szczegóły tego, to na pewno poinformujemy państwa. Dziękuję bardzo. Możemy przystąpić zatem do kolejnego punktu, a jest nim punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. W imieniu prezydenta projekt ten przedstawi pani wicedyrektor Teresa Jakubowska. Bardzo proszę. Przedłożony państwu projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dnia 30 listopada każdego roku musi być zaprezentowany Radzie Gminy, Radzie Miasta Piły do przyjęcia uchwałą. Zaprezentowany państwu program współpracy został skonsultowany z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły. Wcześniej, zanim trafił pod konsultacje, był udostępniony wydziałom merytorycznym, organizacjom pozarządowym z terenu Miasta Piły, także zawiera wszystkie uwagi i propozycje. Podstawowe zadania priorytetowe wskazane w programie współpracy w zasadzie są przeniesione czy podobne do programu z minionego roku. Zmieniło się kilka zadań w wyniku propozycji organizacji pozarządowych ze sfery kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pojawiło się zadanie organizacja przeglądu tanecznego dzieci i młodzieży. W poprzednim roku był konkurs literacki, ponieważ on jest organizowany w cyklu dwuletnim, więc w tym roku na rok 2013 tego zadania nie ma. W sferze kultury fizycznej pojawiło się nowe zadanie szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w szachach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym. Kwota przeznaczona na realizację programu współpracy to 1 582 920 zł. Jest ona większa o około 20 tysięcy niż w minionym roku. Utrzymano rezerwę celową dla programu współpracy w wysokości 71 tysięcy zł. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała program pozytywnie, jednogłośnie. Do projektu uchwały załączone jest stanowisko prezydenta w sprawie opinii Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Spraw Społecznych. Po wysłuchaniu informacji, którą przekazała Pani Dyrektor Jakubowska, projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2013 przyjęła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Paweł Dalka. Ja z jednym krótkim pytaniem. Jest informacja o tym i pani dyrektor też przed chwilą mówiła, że był wywieszony w BIP-ie, w panelu dla organizacji pozarządowych. Natomiast nie ma nic, czy był jakiś, czy organizacje przez tych kilka tygodni, kiedy był wywieszony, wniosły jakieś uwagi? I jeśli można, to jedno, to taka techniczna tylko. W uzasadnieniu się pomyłka jakaś wkradła, bo powołujecie się państwo na zarządzenie prezydenta z 2013 roku, z października, tam jest chyba błąd, 2012 powinno być, ale to szczegół. Natomiast pytanie, czy organizacje wnosiły jakieś uwagi? Dziękuję bardzo. Proszę. Tak wpłynęło bodajże 4 albo 5 zapytań. Udzielono wyjaśnień, proponowane zadania czy sugestie do programu współpracy na 2013 rok mieściły się w priorytetach projektu programu
4-5 organizacji, nie mam tutaj przy sobie tych wniosków, także zainteresowanie niewielkie, ale było. O jakich poprawkach, jak zrozumiałem, które należałoby zgłosić, pan przewodniczący mówił? W samym dokumencie? Nie, w uzasadnieniu w drugi akapit od dołu jest zgodnie z zarządzeniem numer 555-189-12 prezydenta miasta Piły z dnia 11 października 2013 roku. 12 tam powinno być. Rozumiem, po prostu, możemy wiadomo, rok po prostu jako, taki tam techniczny, to znaczy, autopoprawki, tak? Jeżeli mogę, uzasadnienie nie jest integralną częścią uchwały, tak, także tak. Po prostu przyjmujemy to jako błąd, ale nie jest to częścią uchwały uzasadnienie, tak? Nie szkodzi, chcemy być lepsi i nie chcemy błędów popełniać, więc rozumiem, że jeżeli pan prezydent wyrazi zgodę, to dobrze, dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Nie widać, możemy, zamykam dyskusję, możemy... Bardzo proszę, pan przewodniczący Pawłodolko. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale bardziej tak do pana prezydenta, bo tak nie do końca zrozumiałem tej intencji. Tam z jednej strony Rada Pożytku Publicznego wnioskuje o utrzymanie na pewne działania związane z pomocą społeczną środków na poziomie roku 2012. I pan prezydent odpowiada, że na tą chwilę nie, ale na początku roku 2013, a tak to czytam, a budżet, że tak powiem, przygotowujemy, więc pytanie, czy tego nie można było, co się zmieni na początku 2013, tak troszeczkę dziwny ten tryb dla mnie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Już odpowiadam, panie radny, zna pan tryb opracowywania budżetu doskonale. I wie pan, że w pierwszej połowie, a w zasadzie w koniec pierwszego kwartału dzieją się duże zmiany w sferze budżetowej. I biorąc pod uwagę, że budżet został w tej chwili już opracowany i państwu przedłożony, wprowadzenie jakichkolwiek zmian na dzień dzisiejszy nie jest wskazane. Natomiast tak jak pan prezydent odpisał, takie zmiany będą mogły nastąpić w początkach przyszłego roku, w momencie, gdy będą wprowadzone zmiany budżetowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. Kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły, druk numer 445. W imieniu prezydenta punkt ten będzie referował pan prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, pan Mariusz Bednarczyk oraz pan dyrektor gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pan Edward Karnaś. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa. Ja pozwoliłem sobie przygotować pewną prezentację na ten temat. W zasadzie temat dotyczy rozważań prawnych, natomiast ja chciałbym na początku powiedzieć jedną rzecz, że bardzo często nawet w mediach ogólnokrajowych, szczególnie w ostatnim czasie, pojawiało się stwierdzenie podatek od deszczu. Otóż nie ma czegoś takiego, proszę państwa. Tak jak jest taryfa na dostarczenie zbiorowe wody dla mieszkańców, jest to cena za pewną usługę, którą świadczą przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, tak jak jest taryfa na odprowadzanie ścieków komunalnych, czy bytowych, jest to też cena za usługę, to również odprowadzanie ścieków, bo deszcz, który zetknie się, czy wody opadowe, które zetkną się z powierzchnią zanieczyszczoną, stają się w myśl ustawy o ochronie środowiska ściekiem. Więc odprowadzanie ścieków deszczowych jest również ceną za pewną usługę. Czyli nie ma czegoś takiego jak podatek od deszczu. I o tym chciałbym właśnie tutaj w tej prezentacji mówić. Zmiana do regulaminu wynika z tego, że 1 sierpnia tego roku
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Ja będę o tym mówił później, ale uprzedzę wypadki. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę, państwa uchwałę Rady Miasta. Na szczęście tylko w zakresie taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i od 1 sierpnia nakazał nam jako przedsiębiorstwu zaniechanie pobierania tej opłaty do czasu rozstrzygnięcia sporu, ponieważ spór toczy się nadal. Mianowicie zgłoszona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i ja mam nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny uchyli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale cała sprawa zaczęła się dużo wcześniej, ponieważ w roku 2010 Sąd Poznański, również Wojewódzki Sąd Administracyjny, uchylił podobną uchwałę w zakresie miasta Poznania. Po czym pojawił się problem u nas w Pile, że jeden z podmiotów gospodarczych, tak to nazwijmy, odmówił na podstawie tamtego wyroku, który nie dotyczył Piły, wnoszenia opłaty za odprowadzanie przez nasze przedsiębiorstwo wód opadowych z jego posesji. Sprawa skończyła się w sądzie gospodarczym i proszę Państwa, proszę zauważyć, że pierwsza instancja, Sąd Rejonowy w Pile, przyznał rację naszemu przedsiębiorstwu i w uzasadnieniu stwierdził między innymi, że nie sposób nie zauważyć, iż sformułowanie zamieszczone w artykule 27 ust. 5 tej ustawy, mówimy o ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, nie jest do końca jednoznaczne. Przepis ten przewiduje bowiem, że ilość ścieków może zostać ustalona na podstawie umowy i tu jest bardzo ważne stwierdzenie, jako równa ilości wody pobranej lub ilości wody określonej w umowie. My ze wszystkimi naszymi odbiorcami tej usługi mamy podpisane umowy i w tych umowach jest wyraźny zapis o tym, że w taki, a nie inny sposób, czyli na podstawie metrów kwadratowych powierzchni odwadnianej, ustalamy tą opłatę. Dalej ten sam sąd uznał, że powód, czyli my, mieliśmy uprawnienie do określenia w umowie, iż należność za ścieki opadowe i roztopowe będzie pochodną stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta Piły i wielkości odwadnianej powierzchni w metrach kwadratowych. Czyli krótko mówiąc, sąd przyznał rację zarówno naszemu przedsiębiorstwu, jak i potwierdził słuszność państwa uchwały o tym, że dopuszczalne jest takie obliczanie należności za odprowadzanie wód opadowych. Sprawa trafiła do Sądu Wyższej Instancji, do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który podtrzymał wyrok na naszą korzyść. I pozwoliłem sobie Państwu tutaj wybrać wybrane fragmenty z uzasadnienia, które moim zdaniem są bardzo ważne. Otóż Sąd Gospodarczy zauważył w uzasadnieniu, że miał na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, tego, o którym mówiłem z roku 2010, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, też z roku 2010 w sprawie Poznania, w których to wyrokach zakwestionowano naliczanie opłat przy zastosowaniu przelicznika jako 1 metr kwadratowy powierzchni spływu. I Sąd Gospodarczy wyraźnie w uzasadnieniu podał, że nie podziela poglądów zawartych w tych orzeczeniach. I przyznał tym samym rację ponownie naszemu przedsiębiorstwu. W dalszej części sąd uzasadnił, że ustawodawca dał jednak możliwość uregulowania ilości ścieków wprost w umowie i to w sposób odmienny od ustawy. Wszystkie te dywagacje sądów gospodarczych wskazują na to, że uchwała państwa poprzednia, jak również nasze działania jako wodociągów są zgodne z prawem. Poza tym tenże sąd twierdził, że przepis ten przewiduje, że ilość ścieków może zostać ustalona na podstawie umowy jako równa ilości wody pobranej lub, znowu się pojawia określenie, określonej w umowie. I że ustawa dopuszcza określenie ilości ścieków wprost w umowie i to w sposób inny, aniżeli przewidziany w ustawie.
No i ostatnia sentencja z tego wyroku, że sąd w dalszej części uzasadnienia stwierdza, że nie wydaje się, aby pomiar ścieków był jedyną przesłanką legalnego określenia ilości odprowadzonych ścieków. Jeśli mówimy o pomiarze, ustawodawca przewidział, że ścieki powinny być określone w oparciu o pewne, o przepływomierze, krótko mówiąc. W przypadku wód opadowych nie ma technicznej możliwości takiego policzenia ścieków. No, technicznie, ja mówię, jest nieuzasadniona taka, bo gdybyśmy chcieli przepływomierze zainstalować we wszystkich naszych kanałach, to by kosztowało nasze miasto kilkanaście milionów złotych. Czyli kompletny bezsens. Tenże sąd również stwierdził bardzo ważną kwestię, że w tym całym, nazwijmy to, zamieszaniu prawnym istotną kwestią był interes majątkowy powoda, czyli naszego przedsiębiorstwa. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, stwierdza sąd, iż w spornym okresie powód, czyli przedsiębiorstwo wodociągowe, wykonywał na rzecz pozwanego, czyli tego podmiotu gospodarczego, usługi polegające na odprowadzaniu z należących do jego posesji ścieków, a pozwany z tych usług nieprzerwanie korzystał i nie podjął żadnych kroków, aby w inny sposób te ścieki zagospodarować. Czyli krótko mówiąc, usługa została wykonana, czyli przedsiębiorstwo nasze miało słuszną rację, domagając się za tą usługę zapłaty. Kolejne stwierdzenie tego sądu mówiło o tym, że żaden przepis ustawy z 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, i to jest bardzo ważny zapis, nie nakazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu odprowadzać ścieków nieodpłatnie. Nie ma takiej możliwości. Skoro nasze przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z tym, no to ma prawo pobierać opłatę. Nikt nie może nakazać nam, wydawało się do niedawna, że nikt, tą usługę świadczyć nieodpłatnie. No, mamy dwa nurty sądów w Polsce. Sądy gospodarcze, czyli powszechne, i sądy administracyjne. Okazało się, że sąd administracyjny może nas zmusić do nieodpłatnego świadczenia takiej usługi. Sprawa toczyła się dalej. 1 sierpnia, tak jak wspomniałem, tego roku sąd administracyjny w Poznaniu stwierdza tak. Nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie zatwierdzającym taryfę opłat i cen za wodę i ścieki dla MWiK spółka w Pile, stanowiącej załącznik i tak dalej, i tak dalej. W drugim punkcie określa, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie pierwszym wyroku nie może być wykonana, w związku z czym od 1 sierpnia nasza spółka nie pobiera opłat za tą usługę, natomiast w myśl innych przepisów jest zobowiązana ją świadczyć. Czyli ponosimy koszty. Ale ciekawe było uzasadnienie tego sądu wojewódzkiego administracyjnego, gdyż w uzasadnieniu sąd odmiennie niż w sprawie Poznania, gdzie tamten sąd zarzucił niekonstytucyjność rozporządzenia ministra budownictwa do naszej ustawy, ten sąd stwierdził, że jest wręcz odwrotnie. Ja za chwilę powiem, co stwierdził, co jest niekonstytucyjne. Natomiast stwierdził, że regulamin nasz w ogóle nie przewiduje możliwości ustalania ilości ścieków, mówimy o ściekach opadowych, w oparciu o jednostkę miary powierzchni, z której są one odprowadzane. Czyli odmiennie do wyroku w przypadku miasta Poznania. Mało tego, powiem, że w składzie sędziowskim był tam ten sam sędzia, który był w przypadku Poznania, a wyrok ma zupełnie inne uzasadnienie. Sąd w uzasadnieniu stwierdza, że uznanie tych przepisów, mówimy o naszej ustawie, o rozporządzeniu ministra do naszej ustawy, przepisów o metrach kwadratowych powierzchni odwadnianej za niekonstytucyjne mogłoby w praktyce doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, będąc w konkretnym przypadku zobowiązane do świadczenia usług, nie mogłoby zarazem naliczać opłat z tego tytułu. No ale podjął decyzję, że nie możemy naliczać.
Dalej sąd w uzasadnieniu stwierdził, że to z kolei może rodzić pytanie o konstytucyjność takiego ograniczenia, czyli niekonstytucyjnym jest ograniczanie nam tej swobody gospodarczej. A Konstytucja RP mówi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy. W związku z tym uznaliśmy jako przedsiębiorstwo wodociągowe, że wystarczającą przesłanką do tego, abyśmy mogli pobierać opłatę za tą usługę, którą cały czas, podkreślam, świadczymy i nie możemy jej nie świadczyć, jest zmiana w regulaminie. Ponieważ tylko to zarzucił nam sąd administracyjny w naszym przypadku. W związku z tym proponujemy następującą zmianę. W paragrafie 12 dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu. Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej określa się na podstawie miary powierzchni zanieczyszczonej od trwałej nawierzchni, z której są odprowadzane. W szczególności dotyczy to dróg, ulic, placów, parkingów i dachów. I w moim przekonaniu ten zapis upoważni państwa do, będzie to w styczniu prawdopodobnie, tak, w styczniu, taki jest obowiązek, przy przedstawianiu przez nasze przedsiębiorstwo taryfy na zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków komunalnych i odprowadzanie ścieków deszczowych na podjęcie takiej uchwały. Ja jeszcze chciałem zauważyć, że, bo tutaj takie pytanie było na komisji, dlatego pozwoliłem sobie zamieścić. Myśmy ponieśli ogromne nakłady jako miasto, jako przedsiębiorstwo na to, aby wody opadowe wszystkie zostały ujęte w kanały i odprowadzone do rzeki Gwdy za pomocą urządzeń podczyszczających. Aspekt finansowy tego jest taki, że płacimy dzisiaj tak zwaną opłatę podstawową za korzystanie ze środowiska. Ona wynosi 109 tysięcy na rok 2012. Gdybyśmy nie ponieśli tych nakładów, gdybyśmy nie podczyszczali tych ścieków opadowych, płacilibyśmy 522 tysiące. Jest to taka wymierna korzyść. Ja już nie mówię o korzyściach innych, typu, że miasto jest w dobry sposób skanalizowane. Mamy bardzo niewiele podtopień różnego rodzaju. Inne miasta, które tego nie mają, borykają się z tym. Rzeka Gwda jest czystsza. Więc nie widzę tutaj przesłanek ku temu, aby nasze przedsiębiorstwo nie miało prawa pobierać takiej opłaty. Podkreślam, nie jest to podatek od deszczu, jak niektórzy mawiają. Jest to cena za usługę, którą my świadczymy. Ja miałbym tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor chce uzupełnić wypowiedź? Widzę, że nie. Pan, bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Dziękuję panu przewodniczącemu za głos. Ja jednak poproszę pana dyrektora o przedstawienie skutków rozstrzygnięcia sądu administracyjnego z 1 sierpnia dla spółki, jak i dla gminy. Jako ilustrację.